Ten tytuł możemy jeszcze dokładniej dopasować do naszych potrzeb. Spójrzmy tutaj na prawą stronę. Możemy tutaj wybrać zarówno odpowiedni krój pisma z tego miejsca, możemy ustawić czas trwania tego tytułu. To oczywiście możemy również zrobić tutaj, rozciągając ten tytuł na osi czasu. Następnie ustawiamy również inne parametry tekstu, rozmiar czcionki, kolor itd., itd. Tutaj możemy ustawić nawet kąt, a więc obrócić ten tekst odpowiednio. To możemy zresztą zrobić również i tutaj, chwytając za ten uchwyt, klikając i przeciągając, ustawiając tutaj odpowiedni kąt. Powróćmy tutaj do ustawienia 0 stopni i pozostawmy to w ten sposób. To ustawienie wiele tytułów powoduje, że mamy tutaj właśnie do dyspozycji wiele pól tekstowych, a więc możemy sobie stworzyć nowe pole tekstowe, dwukrotnie klikając w tym miejscu i wpisując tutaj dowolny tekst. Jak widać, literki, które tutaj uzyskujemy, mają obramowanie i także i to właśnie możemy zmienić. Przechodzimy tutaj do tej opcji obramowanie cień przezroczystość. Otwiera się małe okienko, w którym możemy ustawić właśnie obramowanie. Możemy zaznaczyć, żeby tekst na przykład był przezroczysty. Tu mamy zewnętrzne obramowanie śladu. Kolor linii ustawiony jest na taki i grubość linii na 2.4. Tutaj ustawiamy przezroczystość tekstu, a tutaj jak miękka ma być krawędź obrysu. I spójrzmy jeszcze na cień. W tym miejscu możemy ustawić cień dla naszego pisma, na przykład taki. Zwiększmy to tutaj, żeby widzieć efekt. Teraz wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy praktycznie dodatkowy obrys. Spójrzmy. Intensywność. Teraz wygląda to tak. Tu mamy ładny podgląd. Możemy ustawić zwykły cień rzucany, jeżeli chcemy. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj zatem całkiem sporo opcji i w ten sposób możemy dość dokładnie dostosować sobie wygląd tego napisu do własnych potrzeb. Zatwierdzamy. Możemy również włączyć tło dla tego tekstu. Spójrzmy. Tu możemy dokładnie ustawić parametry, a więc na przykład jednolity pasek, czy dopasuj do tekstu. Powiedzmy elipsa. Będzie to wyglądało w ten sposób. Wybierzmy tutaj zwykły prostokąt i jednolity pasek, a następnie tutaj możemy zmienić kolor tego paska, a tutaj ustawić gradient. A więc całkiem sporo możliwości dopasowania tego wszystkiego do własnych wymagań. Ja anuluję teraz te ustawienia i wyłączę kolor tekstu, tak żeby nam to tutaj nie przeszkadzało. I taką zaznaczoną aktualnie ramkę możemy również odpowiednio ustawić, na przykład przesuwając ją tutaj do środka w prawo, czy centrując. Możemy też ją ustawić po prostu centralnie na dole. Spójrzmy jeszcze na tą opcję niepozorną. Tutaj mamy zmianę orientacji tekstu na pionową. Tu jak widać ramka jest po prostu odpowiednio obracana i tekst pisany jest teraz w ten sposób. Usuwanie takiej ramki jest równie proste. Jest ona zaznaczona. Teraz naciskam Delete i tekst znika. Spójrzmy teraz jeszcze na atrybuty. Także tutaj mamy sporo możliwości ustawień. Jak widać w tym momencie włączona jest tutaj animacja i wybrana jest konkretnie ta animacja. Z tego miejsca możemy wybrać dowolną inną animację. Tutaj mamy różne grupy animacji. Spójrzmy, jak wyglądają obroty. Wybieramy dowolną z nich, zaznaczając. Tutaj możemy ją jeszcze dostosować. Spójrzmy. Jest tutaj wejście z dołu, wyjście z prawej i wstrzymaj długi. To jest ta właśnie pauza tutaj, a więc ten niebieski fragment. Spójrzmy, jak to będzie teraz wyglądało. Przesuńmy się do początku projektu. I teraz wygląda to w ten sposób. Czyli możemy stosować tutaj te gotowe napisy, ale możemy równie dobrze dopasowywać je do własnych wymagań poprzez zmianę zarówno samego tekstu, jak i jego wyglądu oraz sposobu pojawiania się i zanikania. Tak utworzony tytuł możemy zresztą zapisać również od razu w tytułach ulubionych. Jeżeli stwierdzamy, że jest to rodzaj tytułu, który będziemy używać częściej, to możemy przełączyć się tutaj na moje ulubione. Jak widać, ten folder jest pusty. I teraz po prostu przeciągamy ten tytuł w to miejsce, dzięki czemu go zachowujemy jako tytuł ulubiony. I nawet jeżeli go stąd skasujemy, to możemy go szybko wstawić ponownie. I spójrzmy. Wszystko wygląda tak, jak to ustawiliśmy.